Dzień dobry. Doświadczenie, o którym chcę Wam teraz opowiedzieć, zwróciło moją uwagę, bo w nieco inny sposób ilustruje wpływ napięcia powierzchniowego. I rzeczywiście pokazuje, że na granicy wody i powietrza woda tworzy taką elastyczną membranę i mam nadzieję, że będziemy mogli się o tym przekonać. Ma też inny walor. To jest doświadczenie, które jest bardzo proste, ale jednocześnie wymaga pewnego skupienia i kiedy się uda, satysfakcja jest gwarantowana. A wynik też moim zdaniem nie jest taki zupełnie oczywisty. No więc doświadczenie rzeczywiście jest bardzo proste. Potrzebujemy do niego kawałka drutu. Ten drut, który tutaj widzicie na zdjęciu, ma długość około 25 cm. Nitka cienka, to jest ważne, ale kolor jest oczywiście obojętny. No i to mleko, które tutaj po lewej stronie na zdjęciu stoi w miseczce, to nie jest żadne mleko, tylko po prostu to jest środek do mycia naczyń, starannie rozpuszczony w wodzie. Dość sporo tego środka do mycia naczyń dodałem. Jak widzicie, woda jest nieprzezroczysta. No i dalej, co trzeba zrobić? No, sprawa jest prosta. Najpierw trzeba z tego drutu stworzyć taką pętelkę. No, wyginamy drut. Drut jest cienki, ma średnicę 0,3 mm. Wyginamy drut w taką pętelkę, tak żeby końce tego drutu zachodziły na siebie i te końce skręcamy jeden wokół drugiego po to, żeby powstała taka nóżka, za którą można będzie tą pętelkę złapać. Następnie bierzemy nitkę o długości do takiej mniej więcej, jak tutaj widzicie na zdjęciu po lewej stronie w porównaniu z długością tej pętli z drutu. Składamy nitkę na pół i w środku robimy pętlę z tej podwójnie złożonej nitki. Także po zaciśnięciu tej pętli jakby na środku znajduje się taki kawałek od supełka, no, na tym zdjęciu, tak jak ono jest umieszczone w dół. Długość tego kawałka no, jest sprawą waszego wyboru. Nie może być za krótki z całą pewnością, ale też nie może być za długi. No, widać mniej więcej jego długość w porównaniu z tą pętlą z drutu. Oczywiście, jeśli wybierzecie dłuższy drut, to ta pętelka na dole nitki powinna pozostać tej samej długości, co na tym zdjęciu. Może też być troszeczkę krótsza. No i teraz przychodzi najtrudniejszy moment, mianowicie końce tej nitki. Prawy i lewy koniec nitki, który widzicie tutaj na zdjęciu, na środku tablicy, trzeba przywiązać do pętelki. Najlepiej węzłem prostym, takim najprostszym supełkiem. Końce można uciąć nie za krótko, tak żeby parę milimetrów jeszcze tej nitki pozostało, inaczej może się wyślizgiwać ta nitka z węzła i może się rozwiązywać. No i tak to wygląda. Z boku widzicie, jak nitka zwisa. Nie powinna zwisać za bardzo. Tak trzeba dobrać długość tej nitki albo długość tego odcinka, który pozostaje po zawiązaniu węzła. Jeżeli nitka zwisa zbyt mocno, no to można oczywiście trochę to poprawić, mianowicie z takiej okrągłej pętli, tutaj gdzieś jest ta rączka, tak, zrobić pętlę, która taki ma kształt bardziej elipsy. No i wtedy, jeżeli to będzie ta nitka, prawda, no to tutaj odcinek między jednym węzłem a drugim jest większy, ale też nitka nie powinna być zbyt napięta.
nitka powinna zwisać. No i teraz oczywiście to, co trzeba zrobić, to trzeba włożyć to do tej wody z rozpuszczonym płynem do mycia naczyń. Co się stanie, zobaczycie na filmie. No dobrze, to przyszedł teraz czas, żeby zrobić to doświadczenie. Mam tutaj tą pętlę z drutu z nitką, tak? No, zanurzam ją w wodzie z środkiem do mycia naczyń. No i widać, że powstała taka błonka, tak? Powstała taka błonka i ta błonka się lekko wygina tam, gdzie zwisa ten sznurek. Ja teraz spróbuję chwycić za tą nitkę na dole tutaj i pociągnąć. Widzicie wyraźnie, że ta błona, póki nie pękła, była elastyczna, uginała się. Zrobimy to jeszcze raz. Jest mi niełatwo, bo muszę patrzeć i w ekran, i na to, co robię. Widać wyraźnie, że ta błona się ugina. Prawda? Jest elastyczna, wraca do swojego położenia. No i teraz możemy zrobić jeszcze taką sztuczkę, że przekłuć ją z jednej strony i popatrzcie, co się stało. Wyszła taka... Oj, jeszcze raz zrobimy. Jeszcze raz zrobimy, jeszcze raz przekujemy. Złapię tutaj za ten sznurek. No i teraz popatrzcie, ta błona jest elastyczna, można za nią ciągnąć, widzicie? O, rzeczywiście ta błona jest elastyczna. Przekułem ją z jednej strony, także została tylko z drugiej i jest elastyczna, popatrzcie. Prawda, że ciekawe?